Mirosława Winkiel od lat pracuje w leszczyńskim środowisku artystów. W Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych prezentuje swoje najnowsze prace, które zebrano pod wspólnym tytułem Muzyczne Płótna. Nazwisko Winkiel to marka dobrego malarstwa. Artystka jest znana nie tylko poprzez własne obrazy, ale także jest wychowawcą dla młodych ludzi, których interesuje sztuka. W katalogu dołączonym do wystawy można przeczytać, że malarstwo Mirosławy Winkiel niesie ze sobą ładunek zmysłowości. Artystka próbuje zobrazować to, co niewidzialne, czyli życie psychiczne, a jednocześnie bardzo realne, głęboko przeżywane, niewysłowione, napisał Maciej Mazurek w słowie wstępnym do wystawy. Nie ma wątpliwości, że obrazy Mirosławy Winkiel wyróżnia nasycenie i intensywność barw. Jak dużym uznaniem cieszy się jej artystyczna droga, niech świadczy liczba gości wernisażu, który odbył się w galerii przy ulicy Leszczyńskich. Wśród obrazów spacerowali przyjaciele, znajomi, a jednocześnie miłośnicy malarstwa Mirosławy Winkiel. Na pewno zachętą do przekroczenia progu galerii był również koncert jazzowy Macieja Ścibora z zespołem. Kręć się, kręć przeciągną.